Cześć, z tej strony Artur. Jestem już trochę chory, więc wybaczcie mój głos, ale sytuacja jest wyjątkowa, więc chciałem dograć dla Was taki szybki filmik i troszeczkę z Wami porozmawiać, oczywiście na tyle, ile mogę, na temat mojej pracy i tego, co się teraz dzieje. I bardzo rzadko rozmawiam z Wami o mojej pracy, ponieważ ja, pracując dla różnych studiów i mając oczywiście wielką przyjemność, jak i też nieprzyjemność pracować z niektórymi, podpisywałem pewne umowy, które obowiązywały mnie przez cały okres produkcji albo przez większość czasu produkcji, poprodukcji. Po prostu sprawiały, że nie mogłem rozmawiać o tych grach jakby prawie w ogóle, albo nie mogłem zdradzać szczegółów, albo nie mogłem zdradzać poszczególnych rzeczy. U nas w branży to jest normalne, to jest naturalne, to jest jakby standardowa procedura i chyba nikogo nie muszę przekonywać, że w branży gier to jest naturalne po prostu. To jest naturalne, że jeżeli zaczynamy jakiś projekt, to z powodów nie dość, że marketingowych, ponieważ chcemy mieć ten efekt zaskoczenia, jaki teraz wystąpił właśnie, i chcemy mieć też pewne asy w rękawie, chcemy mieć marketingowo rzeczy do pokazywania po kolei, żeby budować hype, chcemy mieć kiedy pokazać datę premiery, chcemy mieć kiedy odpalić preordery, chcemy napędzać ten tak zwany hype train właśnie ujawniając te szczątkowe informacje. Po drugie, nie ujawniamy też wszystkich informacji naraz, ponieważ też nie wiemy, my sami nie wiemy, w którą stronę pójdzie ten projekt. Wiemy na przykład, na jakim jest etapie, ale nie wiemy, nie da się do końca wyestymować, kiedy ten projekt skończymy, czym on będzie ostatecznie, czy jakaś rzecz będzie w tym projekcie, czy nie będzie. I jak wiecie, wiele studiów się wywaliło i wiele gier się wywaliło na tym, że pokazywało bardzo wcześnie trailery, bardzo wcześnie informacje wypuszczało, bardzo wcześnie gameplaye wypuszczało, a później ta gra nie wychodziła albo wychodziła zupełnie inna. Tak więc dlatego nie rozmawiam z Wami dużo o pracy, bo ja już mam wbudowany w siebie mechanizm nierozmawiania o projektach, przy których robię, bo najczęściej się irytuję sam wewnętrznie w sobie, że robimy naprawdę zajebiste rzeczy i ja nie mogę Wam o tym powiedzieć, ja nie mogę nikomu o tym powiedzieć, ale tutaj chciałem tylko tak jakby moją osobistą stronę, bo oczywiście nie mogę Wam powiedzieć więcej niż to, co zostało ujawnione, moją osobiste jakby odczucia chciałbym Wam tak krótko przekazać, bo tak, pracuję w Fool's Theory i wczoraj, czyli w rocznicę 15. rocznicę premiery pierwszego Wiedźmina poszła informacja w świat, że właśnie studio, w którym aktualnie pracuję, będzie zajmowało się remake'iem pierwszego Wiedźmina. I powiem tylko, ja nie mogę Wam więcej powiedzieć niż co coś jest w ogłoszeniach prasowych, czyli Unreal Engine 5, wczesny etap produkcji, CD Projekt będzie miało techniczny nadzór nad tym projektem. Ja mogę Wam, chciałbym z Wami porozmawiać o tym, co to znaczy też dla mnie, bo nie ukrywam, że w Wiedźminie 1 można mówić różne rzeczy. Ja, jak wiecie, próbowałem w niego zagrać na streamie i nie skończyłem go. Może to jest dobra okazja, żeby go dokończyć na streamie, dajcie znać. Ponieważ jest to bardzo duży kamień milowy w polskim game devie, jest to kultowa gra w Polsce, bo na świecie nie osiągnęła aż takiego sukcesu jak na przykład Wiedźmin 3, ale jest to kultowa gra w Polsce, ma duży fanbase, ale wszyscy chyba widzimy, że ta gra się zestarzała i że ta gra jak na tak kultową pozycję, jak na pozycję, która jakby otworzyła świat gier dla Wiedźmina, jakby była podwaliną pod Wiedźmina 2 i później pod tą ten największy sukces, czyli pod Wiedźmina 3, czyli bez Wiedźmina 1 by nie było Wiedźmina 3, który się okazał takim wielkim sukcesem. I ja w tą grę grałem, wiecie, jak byłem młodszy, no 15 lat temu, no to jak miałem 15 lat, ja w tą grę grałem jeszcze kilka lat temu i nie ukrywam, że ma jakieś tam miejsce w moim sercu ta gra. Może nie aż takie duże, bo mam z nią pewne problemy, wiadomo, z racji wieku, ale nie da się umniejszyć jej statusu, jej roli w polskim game devie i przez to w światowym game devie. Tak więc
jestem bardzo szczęśliwy, że będę miał okazję i studio, w którym pracuję, będzie miało okazję pracować przy tak ważnej i przy tak kultowej grze. I szczerze obawiałem się bardzo reakcji waszej, reakcji graczy, ponieważ jest to kultowa gra. A wiadomo, że kultowe gry mają swój fanbase, który jest bardzo ortodoksyjny i bardzo zachowawczy i bardzo kocha pierwowzór. I od razu mi się te memy przypominają z Gothiciem, że gdyby twórcy remake'u Gothica uwzględnili wszystkie uwagi ortodoksyjnych fanów, to by wyglądał jak Gothic 1, nie? Tylko by się uruchamiał na nowych systemach. Ale nie dość, że są ortodoksyjni fani, to jeszcze CD Projekt Red ogłosił ostatnio bardzo dużo tych Wiedźminów, więc też jest taka obawa, że po prostu jest tego za dużo, troszeczkę jest za dużo tych gier. Wiadomo, że Cyberpunk wyszedł jak wyszedł, no macie na moim kanale dużo filmów. I to też nie oznacza, że jeżeli robię teraz grę w współpracy z CD Projektem, to jakoś w ogóle nie będę rozmawiać o tych grach, bo to też nie o to chodzi. To też tak nie działa. Więc tutaj jest bardzo dużo czynników, bo to nie jest ogłoszenie jakiegoś nowego IP, na przykład w projekt Vitriol też czekajcie na informacje, pewnie niebawem będą, nie mogę wam też powiedzieć, ale czekajcie na informacje o projekcie Vitriol, czyli na naszym projekcie. To jest branie się za pewną legendę i spodziewałem się, że właśnie będzie dużo hejtu. I spodziewałem się, że będzie dużo takich głosów niezadowolonych, że w sensie, ej, weźcie, skupcie się na Wiedźminie 4 CD Projekt, bo wiecie, jest ta informacja, że to jest Fools Theory, ale wiadomo, że to jest sygnowane, reklamowane CD Projektem, wiadomo, to jest ich gra. Więc spodziewałem się dużo głosów krytycznych, spodziewałem się dużo takich uszczypliwości i jestem nawet wzruszony, że gracze bardzo ciepło zareagowali. Dostałem bardzo dużo gratulacji, za które serdecznie dziękuję wszystkim. Dostałem bardzo dużo ciepłych słów i naprawdę, naprawdę cieplej się robi na sercu, czytając pod postami z zapowiedzią tej gry, czytając moje DM-y, które dostałem od was i czytając komentarze od kumpli i od różnych ludzi z całego świata, że zajebiście, że zajebiście, że to powstaje, zajebiście, że to wy właśnie to robicie i że wszyscy w nas wierzą i chcą, i wierzą w to, że to wyjdzie i że wierzą w to, że ta gra będzie dobra i że udźwigniemy ten... chciałem powiedzieć, miałem pierwsze słowo w głowie, bo to wszystko freestyluje. Pierwsze słowo w głowie to był ciężar, ale to nie jest ciężar, to jest, że udźwigniemy po prostu to wyzwanie, którym jest zrobienie takiej kultowej, remake'u takiej kultowej gry. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki i nie wiem kiedy będę mógł nagrać kolejny film na ten temat, więc do zobaczenia kiedyś tam. Ale ogólnie filmy wrócą, więc dajcie mi się tylko trochę doleczyć i wracamy. Cześć.